Siemanko, co tam? Siema Misza, ty już nie nagrywasz filmików, słyszałem. No nie, czemu pytasz? A, bo robi mi remont w mieszkaniu dwóch Ukraińców. I co z nimi nie tak? Słuchaj, przyjechali z Litwy, Passatem B7, a pracują u mnie za głodową praktycznie stawkę, co? Dziwne? Zazdrościsz im, że im się lepiej powodzi. Nie, po prostu chcieli, wiesz, mi auto bardzo tanio sprzedać, dlatego pomyślałem o tobie. Ty masz jeszcze kontakt z tymi gośćmi od Car Vertical? Ja już nie nagrywam filmików, słuchaj. Jestem na tak zwanej emeryturze youtubera, co nie? Straciłem możliwości, przykro mi. No ale możesz mi sprawdzić to auto u nich. No w sumie mogę, ale nie dziś. Dobra, jutro pójdę do roboty, to ci to ogarnę, okej? Okay? Zadzwonię do ciebie. No okej, okay, spoko, a co tam tylko u ciebie? Tylko wyślij mi win, okej? Okay? Dobra, a co u ciebie poza tym? A, daj spokój. Odkąd nie jeżdżę na busie, wali mi się życie rodzinne i intymne, co nie? Na początku było spoko przez pierwszy jakiś tam miesiąc, a teraz żona traktuje mnie jak jakiegoś trendowatego. Jak wroga. I powiem, kiedyś jak zjeżdżałem z trasy, to potrafiła iść do Chińczyków, kupić sobie halkę za 12 zł. No. I było szaleństwo. Ogień. Przez dwie noce. Dlaczego przez dwie? Czemu przez dwie? Halka była tak cienka, że po prostu po pierwszym praniu spierał się kolor i znikała, nie? Pra. Bo była tak cienka, że to był sam kolor. Ty, a może taki był ogień kiedyś, co nie? Masakra. A teraz masakra. Może chodzi o to, że za mało zarabiasz? Sorry, ale 2200 brutto w Polsce to nie jest mało. Słuchaj, my z żoną gramy w trzy zwierzęta. Znaczy ja zawsze z nią tak gram. Uwierz mi. Próbowaliśmy wszystkiego. Puszczałem je z nienacka polnówki nawet na rozkręcenie. Nawet to ze zwierzętami. Gamoniu, nic. Trzy zwierzęta to jest stara małżeńska gra, po japońsku Rayon Kamebuta. A o co w tym chodzi? Podchodzisz do kobiety i mówisz: kochanie, zapodam ci trzy zwierzęta, a ty wybierz natychmiast jedno z nich. Gdy wybierze, to będziesz wiedział, co o tobie myśli w danej chwili, rozumiesz? Będziesz wiedział, czy położyć jej jajeczka na dłoni, czy raczej iść do pracy, gdy masz wolne. Ona instynktownie wskaże zwierzę. Właśnie przez aurę, jaką ty będziesz tworzył, stojąc obok niej. Można powiedzieć, że zwierzę, jakie wybierze, będzie kwintesencją ciebie, rozumiesz? To jest natura, Miszy, naturę nie oszukasz. Zajebiste. A jakie to mają być zwierzęta? Może sokół, lampalt i... Nie, Miszkin, w twoim przypadku niech to będzie na początek lew, żółw i świnia. Jak wybierze lwa, to szykuj się na wieczór, wiesz, pełen emocji. Żółw to wiadomo... Co wiadomo? No, albo za wolno dymasz, albo za wolno zarabiasz. Rozumiesz? A jak to i to? To wtedy żółw bez skorupy jest. Taki wiesz. A świnia? Świnia jeszcze gorzej niż żółw. Będziesz, brzydzi się tobą, nie? Nie wiem, może jesteś za gruby, brzydko pachniesz. Myjesz się w ogóle, czy tak jak na busie? Kuźwa, przez pierwszy miesiąc nie mogłem się przyzwyczaić w domu. Do czego? Do mycia, kiedy jeszcze jesteś czysty. Dobra, dziwne. Misza, spadam. Dobra, biorę kąpiel, strzygę jajko i lecę do żony zagrać. Na razie, trzymaj się, cześć. Na razie. Kochanie. Zadam ci do wyboru trzy zwierzęta. I wybierz najszybciej, bez myślenia, jedną, tak po prostu instynktownie, dobra? Dobra. Uwaga, gotowa? Tak. Lew, żółw, świnia. Świnia. Halo? Dlaczego tak bez pomyślu? Dlaczego tak? Dlaczego świnia? Kazałeś wybrać, to wybrałam. Może brzuch cię boli?
Słuchajcie, moi drodzy, byłem w staroście powiatowym w Legionowie u nas, żeby odebrać swoje upragnione prawo jazdy. Odebrałem, dlatego że mi się data skończyła, 3 miesięczna, musiałem wymienić. Jaka sytuacja? Zaraz wam pokażę. W całym starostwie wpuszczają tylko po jednej osobie, nie? Musiałem czekać. Musiałem czekać, aż mnie wpuszczą. I tak wszedłem, odkaziłem ręce. I tak mówię, kuźwa. I wracając, nie musiałem już odkazać rąk, gdy wychodziłem, ale odkaziłem. I mówię, tak, to jest bimbel. Normalny polski drożdżowy bimbel mieli do odkazania rąk, słuchajcie. Ja jadę do domu po zdjęcia i składam wniosek o paszport. Potem jeszcze wymienię sobie dowód osobisty. Masakra. Słuchajcie. Dostałem raport od chłopaków z Car Vertical. Ma się te znajomości. I powiem wam tak. Gdzie ten raport? Ja wydrukowałem go sobie. Ale mam go też w telefonie. Samochód, którym przyjechali Ukraińcy z Litwy do brata bez siódemką, był kradziony według raportu, nie wiem ile w tym prawdy, był po pierwsze najważniejsze zniszczony, tu są zdjęcia i licznik miał cofnięty, to jest najciekawsze. Nie, najciekawsze jest to, że był kradziony. Kurwa. I powiem wam, że brat mnie wkurzył z tą grą. Zaraz zadzwonię do niego i niech się tłumaczy, czemu ta gra nie działa. Miała być taka fantastyczna, japońska. Dzwonimy do gada. Halo, słucham. Siemanko. Siema Misza, co tam słychać? No, mam ten raport dla ciebie. A, to wyślij mi. A grałeś w Trzy Zwierzęta z żoną? Grałem, ale do dupy ta gra. Czemu? W ogóle nie daje obrazu tego, co kobieta myśli o tobie. A co wybrała? Pewnie lwa. To moja ostatnio też wybrała lwa, ale do niczego nie doszło. Tak. No. U mnie też coś poszło właśnie nie tak. Też lwa wybrała. Też do niczego nie doszło. Musiała być strasznie głodna. No. I brudna. Słuchaj, może robisz coś nie tak. Musisz może potrenować na kimś młodszym, nie wiem, niestyranym wiedzą. Rozumiesz? Z kimś takim z umysłem. Masz na myśli prostytutkę? Nie, Gaboniu. Zagraj z córką w Trzy Zwierzęta. To będziesz wiedział, co ona o tobie myśli, jaki ma do ciebie szacunek. Tak wiesz, jaka matka, taka córka. Dobry pomysł. No. Bardzo dobry. A jakie zwierzęta wybrać córce? Słuchaj, lwa zamiast na tygrysa, bo to jednak dziecko, a tygrys jest łagodniejszy niż lew, co nie? Na pewno wybierze tygrysa. No, żółwia... To jest jedyna kobieta na świecie, która mnie szanuje. Słuchaj, żółwia zostaw, bo to jest takie naturalne, neutralne zwierzę, nie? Wiesz, najwyżej... A świnie? A świnie, słuchaj, na pewno nie wybierze... Ale w twoim przypadku, słuchaj, zamień na dzika, nie? Dlaczego na dzika? Słuchaj, bo dziki są tak, wiesz, takie jakby lepsze świnie, reprezentują wolność, mają więcej godności, charakteru, są takimi, wiesz, świńskimi mustangami, nie? Poza tym dzieci się boją dzików, więc na pewno dzika nie wybierze, nie? Choć... Dobra, na pewno wybierze tygrysa. No, słuchaj, w twoim przypadku. Idę teraz coś załatwić wieczorkiem po kąpieli może, albo jutro zagram. I dam ci znać. Dobra, narka, powodzenia. Dobra? No. No, na razie, cześć. Cześć. Jutro zagramy w Trzy Zwierzęta z córeczką. Będzie ogień.
Córka mnie szanuje. Mam nadzieję. Znaczy... nie można być niepewnym, czy córka kogoś szanuje, tak? Albo szanuje, albo nie. Ja jestem pewny, że mnie szanuje. Ciao. Rysujesz? Tak. Zwierzątko? Tak. Chiczny koziołek? Tak. Lubisz zwierzęta? Ja uwielbiam zwierzęta. O! Może zagramy w taką grę? Dobra. Zainteresowany jesteś? Tak. Słuchaj, powiem ci trzy zwierzęta i ty instynktownie wybierzesz jedno, dobra? Dobra. Bez namyślunku. Dobra, dobra. Uwaga. Tygrys, żółw, dzik. To ta, wiesz, że dzik to taka świnia? Co? Wiesz, że dzik to taka świnia? A wiesz, że tygrys to taki lew? Wiem. To dlaczego nie powiedziałaś tygrys? No ja mam wybrać. Ale bez zastanowienia, instynktownie. Mhm. Raz. Pa. Halo? Siema. Siema, co tam? Co tam się stało? Słuchaj, tego paska to kupuj w ciemno. Sprawdzone auto. Sprawdzałeś? Dzięki. No spoko, na razie, cześć. No, cześć.